z tej strony B123 i witam w kolejnym odcinku ciekawostek z misji z gry Grand Theft Auto San Andreas no i dzisiaj w tym odcinku też trzy misje e, znaczy nie, tak jak, nie tak jak w poprzednim, ale jeszcze poprzednim bo w poprzednim odcinku tych misji jest chyba sześć i pierwsza misja to wodny szturm jest to misja gdzie mamy misję od triady gdzie mamy wedrzeć się na statek? Właściwie niepostrzeżenie, tam się wkraść na statek należący do gangu Danang Boys i podpiąć tam pluskwę. Od momentu wejścia w znacznik, przed skoczeniem do wody, aż do ukończenia misji, gracz nie otrzyma żadnego poziomu poszukiwań. Także policja nie będzie nam tu przeszkadzać. Można ten fakt wykorzystać do zebrania dwóch ostryg znajdujących się wewnątrz wód Easter Basin naval station. E, tak, czyli ostrygi znajdujące się e, przy bazie wojskowej, e, na której w, za wtargnięcie, do której normalnie otrzymujemy piąty stopień poszukiwań, także naprawdę dość nieciekawie. E, baza jest ta właśnie ulokowana w dokach, jest tam zacumowany. Lotniskowiec, yy, znajduje się tam również Patriot, czyli ten Jeep wojskowy. No i teren jest terenem, na który wstępnie mają yy, zwykli cywile nie mają wstępu, po prostu. Jeśli grać podczas pobytu w wspomnianej wyżej bazie wpisze kod bri Brington, a następnie a Snap to i tak otrzyma złą sławę. No właśnie. Więc jednak tutaj warto wykorzystać tej misji e, To, że nie otrzymujemy poziomu złej sławy Kolejna misja to Danang Tank To ta misja już bardziej jest taka e, No lubię tą misję, muszę przyznać Nawet Jest dość ciekawa i tu się dzieje już e, Najpierw helikopterem szturmujemy statek Wraz z członkami triady helikopterem szturmujemy statek E, niestety zostajemy zestrzeleni przez RP e, z Arpega, e, czyli wyrzutni oczywiście, rakietowej, a później tylko my przeży, e, przeżyliśmy, e, jak się okazuje, to, ten wybuch. Tak zniszczenie helikoptera straciliśmy całą broń, zostaje nam tylko nóż, ale mamy wedrzeć na statek, uratować takich uchodźców. I załatwić przywódcę tego gangu. I tak nie musimy płynąć na statek tuż po zastrzeleniu helikoptera. Zawsze możemy popłynąć do brzegu i zdobyć broń, na przykład w Ammunition, i wrócić na statek uzbrojeni. E, ponieważ w misji nie mamy limitu czasowego, szczerze mówiąc, jest to bardzo fajny e, patent. Ja tak nigdy z tego nie korzystałem. E, zawsze jednak radziłem sobie z tym nożem, ale może jak kolejnym razem będę przechodził grę, to bym ten patent wykorzystał. Bo jakby mieć taką snajperkę, to wszystkich można na dystans zdjąć, zanim zauważą nas. Albo pistolet z tłumikiem. O, to też jest dobra sprawa. Podczas misji Gracz nie otrzyma żadnego poziomu złej sławy. Oglądając na powtórce lot helikopterem, można zobaczyć, że w helikopterze siedzi tylko pilot. Zaś CJ stoi z miniganem poza helikopterem. Eee, także też ciekawa sprawa, kolejny taki błąd. Kolejna ciekawostka. Gdy helikopter jest w powietrzu, słychać jego dźwięk startu. Gdy zabijemy gangstera rzucającego granat, jest on tam pod pokładem, rzuca granat, jego broń rzucana nie pojawi się do zebrania. I teraz ciekawostki związane z przywódcą, który nazywa się Snakehead, czyli głowa węża, tak w po prostu w tłumaczeniu. Nie musimy iść do Snakeheada i walczyć z nim na katany. Można go także zabić, szedłen wyrzutnią rakiet w miejsce, w którym się znajduje. Musimy właśnie tego robić. Ja, też czas, ja zazwyczaj walczyłem na katany, ale czasami też robiłem, że na przykład z jakiejś innej broni palnej go zestrzeliłem. I, i, I nawet jeśli grasz przed tą misją nie miał przy sobie noża, automatycznie otrzyma go po tym, jak helikopter zostanie zestrzelony. Tak jest. I ostatnia ciekawostka z tej misji. Podczas gdy jeden z gangsterów na statku strzela do nas z RPG-a, gdy lecimy helikopterem, jest szansa, że jak będziemy strzelać w odpowiednie miejsce, to odbijemy strzałę przez jego rakietę. Lecz nasz helikopter i tak niestety spadnie do wody. I ostatnia misja w tym odcinku Straż Przednia. Jest to misja, w której wraz z Mikeiem Torino i Tibonem Mendezem mamy załatwiać gości też z gangu właśnie da Boys. Którzy um... postawili blokady i uniemożliwiają nam dojazd do fabryki. Eee, Tibon i Mike jadą furgonetką, a my jedziemy z Sanchezem i mamy te blokady niszczyć. Mamy snajperkę do naszej dyspozycji, a także RPG. W trakcie tej misji gracz nie dostanie żadnego poziomu poszukiwań, czyli kolejna taka misja, eee, gdzie nie, nie zdobędziemy tej złej sławy. Aczkolwiek po ukończeniu misji dostajemy trzy gwiazdki. Jeśli na początku misji gracz zniszczy furgonetkę, a dopiero potem, w trakcie yy, gdy pojazd spłonie, ale jeszcze nie wybuch, wejdzie w, ma w marker przy fabryce. Po krótkiej kastence, van będzie się tylko dymił i będzie miał otwarte drzwi. Następnie, jeśli gracz wejdzie na Sancheza, a potem do Rampo, będzie mógł nim samodzielnie dojechać bezpośrednio do punktu docelowego fabryki. I tym samym misja ukończy się nie musząc zniszczyć blokad, czyli ominiemy te blokady. No i tak, szczerze mówiąc, w ten sposób tej misji nigdy nie wykonywałem. Zawsze wolałem jednak sobie na spokojnie te blokady zniszczyć, nie? Bo nie jest to jakaś trudna misja, przynajmniej dla mnie. No i tak, to wszystkie ciekawostki w tej, mis w tej misji chciałem powiedzieć tak w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się one spodobały. No i co, słyszymy się.